Kontrast Plus, Paweł Waniek, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. I teraz generalnie następuje moment, kiedy przedstawiam gościa, ale myślę, że najważniejszą informacją w tym odcinku jest fakt, że w ogóle tego gościa mamy i w tym miejscu składam mu w imieniu swoim oraz całej redakcji telewizji Zebra serdeczne podziękowania, a tym gościem jest pan Kazimierz Woźniak, radny Rady Miejskiej z ramienia Stowarzyszenia Radomianie Razem. Witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Może uzupełnijmy. Niezależny radny Rady Miejskiej, wybrany z Komitetu Bezpartyjni Radomianie, ale przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia Radomianie Razem. Trudno się połapać w tym, ale gwoli prawdy, tak to faktycznie wygląda. I dlatego bardzo dobrze, że to właśnie z pana ust wypłynęło, jak konkretnie to wygląda. Tak jest. Jeżeli już jesteśmy przy tym, co, jak wygląda, no to jak pana zdaniem wygląda taki, no powiedzmy sobie, bojkot ze strony Koalicji Obywatelskiej naszej telewizji, no bo moim skromnym zdaniem to jednak wypadałoby chociażby pojawić się, no bo media są od tego, żeby przedstawiać informacje takie, jakimi one są. Czasami one nie są, powiedzmy, niektórym w smak, no ale my rzeczywistości akurat nie zmieniamy, a nawet wydaje się, że jeżeli ktoś ma jakiekolwiek pretensje, to chyba lepiej byłoby przyjść i wyjaśnić całą sytuację, również przed obiektywem kamery. No niestety nie potrafię odpowiedzieć dokładnie na to pytanie, czy to jest forma bojkotu, czy też no, nie chcą wykorzystywać audycji w telewizji Zebra do reklamowania swojego kandydata. Także tutaj można jak gdyby to zachowanie w dwójnasób rozszyfrować. Nie wiem, tak się składa, że ja mogę zastąpić, jeżeli oni nie mogli, czy nie chcieli. Jestem do dyspozycji, w związku z tym korzystam z tego, że mogłem być zaproszony. I bardzo serdecznie jeszcze raz za to dziękuję. My się na nikogo nie obrażamy. Jeżeli ktoś ma coś ciekawego, kreatywnego, dobrego dla Radomia, czy ważnego do powiedzenia, to tak czy inaczej zapraszać będziemy. No to przechodząc w takim razie już tutaj do naszej rozmowy. Dwa lata obecnej kadencji mijają i chciałem się pana zapytać, jak się panu pracuje w tej Radzie zdominowanej jednak przez reprezentantów partii, bo jak sam pan powiedział, jest pan rodzynkiem. No jedyny niezależny, bezpartyjny członek Rady Miejskiej w Radomiu. Dokładnie. Prawda jest taka, że faktycznie jak doświadczenia, szósta kadencja moja, to nigdy takiej sytuacji nie było, że Rada była tak zdominowana politycznie. Nawet jeżeli te partie występowały, to tych radnych niezależnych zawsze tam dwóch, troje, czworo, pięcioro. Różnie to bywało w różnych okresach czasu było. Natomiast tu faktycznie te wybory samorządowe, których intencją jest, że powinni być wybierani przedstawiciele mieszkańców, w kontekście tak jak gdyby tym ostatecznym sprowadzają się do tego, że są to wybory polityczne i tak naprawdę duża część mieszkańców to nie głosuje na osobę, tylko głosuje na listę, czyli tą listę polityczną, listę partyjną. Tak mi się z moich przynajmniej obserwacji wydaje, że tak to wygląda. No i efektem tego, że ta Rada jest taką Radą polityczną, dochodzi do tego, że te posiedzenia Rady, czy praca w komisji, no, sprowadza się najczęściej do jakichś swarów lub głosowań politycznych, niemerytorycznych w kontekście danej uchwały, treści tej uchwały, tylko w tym kontekście, że aha, my mamy większość, to my wam pokażemy, czy puścimy tą uchwałę, czy nie puścimy. A mieszkańcy miasta Radomia, Radom w wielu przypadkach schodzi na drugi plan. To mi się bardzo nie podoba. To jest jak gdyby zaprzeczenie samorządności, bo samorząd to rządzimy się tym, co mamy. Radomiem, dbamy o miasto, dbamy o mieszkańców, a partia polityczna w ogóle nie powinna istnieć i szyld partyjny nie powinien istnieć. Dlatego ja kiedyś jeszcze to nie wiem, około 20 lat temu była ta inicjatywa okręgów jednomandatowych, czyli wyboru bezpośredniego kandydata i odpowiedzialności kandydata przed mieszkańcami. Bardzo mi się podobało. Ale niestety partie polityczne nie dopuściły do tego, żeby taki system wyborów samorządowych prowadzić. No i mamy ten system, co mamy, czyli głosowanie na listy. I dochodzi do takich paradoksów, że nie wchodzą do Rady Miejskiej osoby, które miały więcej głosów od osób, które wchodzą z listy partyjnej, ponieważ ta lista w sumie zdobyła większy udział w tym podziale mandatów. Także
zaprzeczenie samorządności dla mnie. A no wracając właśnie, jak gdyby do merytoryczki, to tak jak powiedziałem wcześniej, nie podoba mi się funkcjonowanie tej rady z uwagi na to, że mało jest decyzji merytorycznych, mało głosowań merytorycznych i to sprowadza się do takich ciągłej walki, pojedynków. A czy takowe merytoryczne spotkania w ogóle się zdarzają? Bo był tutaj u nas w studiu również pan radny Jarosław Rabenda. On z kolei powiedział, że rzeczywiście tutaj jest dobra gra aktorska ze strony radnych. Przykre to było dla niego, bo powiedział, że przed kamerami to rzeczywiście tak wygląda, że drą z sobą koty. Natomiast jeżeli już kamery gasną, to rzeczywiście idzie troszeczkę normalnie, merytorycznie popracować. Jest pan podobnego zdania? Czy no jednak w komisjach, w których pan zasiada, a jest ich trzy, tak? Komisja Gospodarki, Ochrony i Kształtowania Środowiska oraz Regulaminowa i Spraw Radnych. Czy gdziekolwiek da się w jakikolwiek sposób rzetelnie popracować, czy jednak to jest niemożliwe? Nie, no pan Rabenda ma w dużej części rację, że jak się rozmawia poza kamerami, poza posiedzeniami, to większość podziela, załóżmy, zdanie, które wynika z projektów uchwał, a jak przychodzi do głosowania, to przewodniczący klubu wychodzi i mówi, a my tego nie poprzemy i wszyscy jak jeden mąż nie popierają. Mimo, że w kuluarach zgadzają się, załóżmy, że takie rozwiązanie jest rozwiązaniem prawidłowym, powinno być przyjęte, albo rozwiązania, które za poprzedniego prezydenta były przyjmowane, a tej samej treści za obecnego prezydenta przez tych samych radnych są negowane. No i jak to skomentować? Panie redaktorze, ja panu pytanie zadaję. Jak by pan to komentował? No niestety, ale nie będę tego komentował. Jak pan jako momencie, mieszkaniec miasta Radomia ustosunkuje się do właśnie takich zachowań? Czy to są prawidłowe zachowania? Jeżeli oglądał pan nasze poprzednie odcinki, a jeżeli nie, to zachęcam do tego gorąco, to nawet wczoraj, kiedy była u nas pani Katarzyna Pastuszko-Chrobotowicz, mówiłem o tym, że w zasadzie taki apel wystosowałem do wszystkich, żeby ponad podziałami partyjnymi doprowadzić sprawę Radomskiego Centrum Sportu do końca. Ja uważam, że spierać się należy, ale merytorycznie. Nie, a nie pod publiczkę i najważniejsze jest to, żeby dochodzić do konstruktywnych rozwiązań, bo po to przecież radni do tej Rady Miejskiej zostali przez mieszkańców Radomia powołani. Natomiast chciałem się zapytać tak, bo padło tu już takie słówko prezydent. No, jesteśmy na końcówce kampanii prezydenckiej właśnie. No, wiemy już, że nie podoba się panu, jak pracuje Rada Miejska w Radomiu, a jak się panu podoba sytuacja polityczna, sytuacja na scenie politycznej w Polsce? No, chociażby, że tutaj wymienię już chyba słynne spotkania, bo nawet nie powiem debaty pomiędzy panem Trzaskowskim a Dudą, czyli ta ostatnia sytuacja, która miała miejsce, że nie udało ich się jednak umieścić w jednym studiu, gdzie mogliby ze sobą porozmawiać. No to chyba też nie jest taka jakość polityki, jaką byśmy sobie życzyli. Dokładnie, dlatego że cała ta upolitycznienie wyborów prezydenckich, chociaż prezydent powinien być prezydentem wszystkich Polaków, nie powinien być prezydentem partii i to, co mnie w tym wszystkim tak zohydza mi te wybory, to jest to, że sprowadzają się to wybory do wyborów politycznych, kiedy z jednej strony jeżdżą działacze partyjni z jednym kandydatem, a z drugim jeździ praktycznie cały rząd z kandydatem drugim. No to nie jest to, to nie jest to. Prezydent powinien być niezależny. Prezydent, zgodnie z tym, co mnie uczono w szkole, no i z mojej wiedzy, ma stać na straży konstytucji i ma przypisane i przestrzegania prawa w kraju, ma reprezentować ten kraj, ma podporządkowane sfery tam swojej działalności i odpowiedzialności i do tego się powinno sprowadzać. Natomiast my przez te ostatnie lata sprowadziliśmy postać prezydenta do takiej osoby trochę marionetkowej, która jest wykorzystywana do celów politycznych. A według mnie tak nie powinno być. Prezydent powinien być tym, mówię, wodzem, przywódcem, ojcem narodu. To jest takie dobre sformułowanie i chyba tak odnosiło się to w pierwszej kolejności do Józefa Piłsudskiego, którego tak niektórzy nazywali. I co by nie zarzucić Piłsudskiemu, to on w dużej części taką funkcję spełniał. A w tej chwili to mamy, tak jak powiedziałem wcześniej, rolę prezydenta sprowadzoną niskiego poziomu. Nie chcę oceniać tutaj, zadrażniać jak gdyby sytuacji, no ale no, każdy ma prawo do swojej opinii. A może rozwiązaniem byłoby zapewnienie pewnego rodzaju finansowania na kampanię dla prezydenta, bo gdybyśmy tak sobie zobaczyli na stronę Państwowej Komisji Wyborczej, to Andrzej Duda figuruje tam jako prezydent, kandydat bezpartyjny. No bo prezydent oczywiście musi się zrzec przynależności partyjnej, aczkolwiek to jest tylko i wyłącznie przepis martwy. To doskonale sobie z tego zdajemy sprawę. Panie redaktorze, bardzo martwy i tak naprawdę to o ból
brzucha ze śmiechu by mnie tutaj zaraz wprawił, bo dobrze widzimy to, co mówimy, że jeździ premier, była pani premier, jeżdżą ministrowie, zresztą byli dzisiaj czy wczoraj i w Radomiu i tak dalej. Także sprowadza się ta cała kampania niestety do kampanii politycznej i to jest błąd. Robi się ludziom wodę z mózgu, doprowadza się do sytuacji nienawistnych nawet w rodzinach, bo to się kończy, zaczyna zwykłą polemiką, a często prawda, kończy się w sposób taki dość głośny, jeżeli tak to delikatnie można nazwać. Nie podoba mi się to wszystko, naprawdę nie jestem zadowolony z tej kampanii. No właśnie, skoro jesteśmy przy tej kampanii, jak słusznie pan zauważył, wizyty chociażby pani Beaty Szydło, pana Patryka Jakiego, no teraz niedawno czytałem, że premier Morawiecki również będzie niedługo w regionie minister Radomskim, Błaszczak, konkretnie w Szydłowcu. Właśnie, tak wczoraj dalej. Był minister Błaszczak. Ja mówię tak, jakby rząd nie miał co do roboty, tylko zajmował się kampanią. Z jednej strony można się cieszyć, że te wybory są, bo tak, wczoraj było podpisanie umowy w Fabryce Broni. Dzisiaj z kolei była konferencja prasowa ogłaszająca, że powstaje nowa spółka w ramach Enei z siedzibą w Radomiu. Generalnie można by odnieść wrażenie, że Prawo i Sprawiedliwość bardzo mocno zabiega o elektorat w Radomiu, kiedy sobie to tak skonfrontujemy z tym, co robi Platforma Obywatelska. Gdzie no wczoraj mieliśmy wiec poparcie dla Rafała Trzaskowskiego, no ale jednak PiS wytacza tutaj zdecydowanie cięższe działa. Ministrowie, członkowie rządu, politycy, spotkania, konferencje. Nie brakuje panu trochę większej aktywności ze strony PO? Ale pozwoli pan, że najpierw to skomentuję. No ale to są działania pod publiczkę. Czy tak rząd i tak państwo powinno funkcjonować, że robi jakieś wyjazdy, deklaracje, wozi czeki jakieś bez pokrycia i pokazuje, że będzie dawało... Czy obiecuje wozy strażackie. Dokładnie, wozy strażackie obiecuje. No dla mnie to pusty śmiech. To jest kampania prezydencka? To jest dno według mnie kampanii. A pamięta pan deklarację podpisaną, jaka polska grupa zbrojeniowa tu miała działać w Radomiu i tak dalej. I co z tą grupą zbrojeniową? Budynek po zakładach metalowych już powinien być zrewitalizowany i co się z tym dzieje? Tych deklaracji było bardzo dużo, natomiast te deklaracje są pustymi, wyborczymi deklaracjami. Ja się dziwię, że w tych latach 30 ci lat demokracji po 90 roku, ludzie jeszcze się dają łapać na takie chwyty marketingowe, bo to są proste, prymitywne chwyty marketingowe. Ja mówię, kampania nie powinna na tym polegać. Natomiast jeżeli chodzi o drugą stronę, no kandydat Trzaskowski był w Radomiu, także miał możliwość zaprezentowania się. Ten okres kampanii jest dość krótką kampanią i tak naprawdę trudno oczekiwać, żeby dwa razy w tym okresie się pojawił w każdym mieście, bo ja naprawdę tym kandydatom to trochę współczuję. To, co oni muszą jeździć, ile naobiecywać, ile pustych słów wypowiedzieć i znaleźć te słowa po prostu, żeby je uwiarygodnić i przekazywać tym mieszkańcom. To, co muszą zrobić w tym okresie, ile praktycznie ta kampania trwa? No, 3 tygodnie? 4? Tak naprawdę około 4 tygodni. To jest bardzo krótki okres czasu. Poza tym, no akurat kandydat Trzaskowski, no nie za dużo może zaproponować, no bo on jak gdyby nie ma podporządkowanego sobie, czy jako koalicjanta, czy wywodzić się z partii, która rządzi, w związku z tym, no nie bardzo może, no chyba, że będzie jakieś znów puste deklaracje składał, ale ja wolę, żeby mniej deklaracji było, a żeby więcej, były one wykonywane. Dokładnie, więcej rzeczywistości. No. No tak czy inaczej sprowadzamy się do tego, że niedługo trzeba będzie wybrać. No i teraz tak moje pytanie brzmi, bo wszystkie sondaże wskazują na to, że walka jest zażarta i może decydować niewielka ilość głosów. Na kogo zagłosuje radny Kazimierz Woźniak? Ale czy oczekuje pan takiej jasnej deklaracji, czy mogę tak wymijająco trochę powiedzieć? A to już od pana zależy. Ja powiem tak, nazwiska nie wymienię, natomiast powiem przewrotnie. Obecny prezydent troszeczkę zbyt dużo błędów popełnił, żeby móc uzyskać moje poparcie. I to jest, rozumiem, pana stanowisko, czy też całego Stowarzyszenia Radomianie Razem? Nie, my jako stowarzyszenie niepartyjne nie wprowadzamy dyscypliny czy coś takiego, natomiast no, zdecydowana większość jak gdyby podziela mój pogląd. Skoro jesteśmy przy stowarzyszeniach, bo startował pan z Komitetu Wyborczego Bezpartyjni Radomianie. Tak, to była koalicja z trzech stowarzyszeń.
i co u nich słychać? Co tutaj się, że tak powiem, dzieje? Bo jak tak sobie popatrzę, to wydaje mi się, że trochę za mała jest aktywność bezpartyjnych radomian, czy też samorządów, lokalnych tutaj stowarzyszeń, jeżeli chodzi o Radom. No jeżeli celem dalej jest odpartyjnienie tej Rady Miejskiej, to wydaje mi się, że powinno być po prostu państwa troszeczkę więcej. Tam co prawda zdarzają się wystąpienia, no chociażby takie jak to dzisiejsze, czyli rozmowy w studiu, w lokalnych mediach, jest też pewnego rodzaju aktywność w mediach społecznościowych, ale jednak no przede wszystkim widać Koalicję Obywatelską, PiS, a tutaj bezpartyjnych samorządowców, no niestety trochę zepchnęli na planarz. Panie redaktorze, podzielam pana zdanie. Bezpartyjnym samorządowcom to wytknąłem i panu Robertowi, Ryśkowi, Fałkowi, że mało działają, mało ich widać. Ja tam tylko jestem jak gdyby członkiem i powiedziałem, że ich będę wspierał, pomagał im w działaniach, ale twierdzę, że za mało działają. Natomiast muszę pochwalić moje stowarzyszenie Radomianie Razem, że my staramy się naprawdę w tych swoich środowiskach robić dużo. Tam działamy na rzecz schroniska, przy różnego rodzaju festynach, uczestniczymy w festynach, fundujemy nagrody, wypełniamy jak gdyby część tych festynów. Staramy się w tych środowiskach mieszkańców dużo działać. No niestety teraz mamy troszeczkę martwy okres z uwagi na koronawirusa. Musieliśmy zatrzymać, bo szykowaliśmy się z imprezami na Dzień Dziecka, na Dni Radomia. Chcieliśmy tam organizować turnieje. Już nagrody mieliśmy przygotowane do prowadzenia tych turniejów, do wynagradzania zwycięzców. No niestety, ta forma działalności jak gdyby zamarła. Natomiast jeżeli widzimy możliwość nieraz wsparcia nawet finansowego w jakichś szczytnych celach, to staramy się to robić. Faktycznie, mówię, na tą chwilę troszeczkę jest to tak wyciszone. Ale panie redaktorze, trzymam pana za słowo, że jest pan tym zainteresowany i proszę mi od czasu do czasu zapraszać i ja na bieżąco też będę mówił, co w danym okresie czasu robiliśmy, jakie tematy mamy przygotowane. Ale mówię, no obecny ten trudny okres troszeczkę nas zablokował, dlatego że nie chcemy swoimi działaniami też doprowadzać do tego, żeby no stworzyć jakieś zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Nawet tak ostatnio zastanawialiśmy się nad zwołaniem posiedzenia Rady Programowej, no ale padło w zarządzie pytanie, na coś się stanie, jeżeli ktoś przyjdzie zakażony, prawda, czy coś takiego. No wiadomo, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Wysłaliśmy informację, że zawieszamy do końca miesiąca sierpnia cykliczne odbywanie spotkań, posiedzeń Rady Programowej. Ograniczyliśmy działalność do pracy tylko zarządu i to, co powiedziałem, wspieranie jakichś szczytnych celów i szykowanie się na okres ten, który mamy nadzieję, że nastąpi, czyli wreszcie wolni od koronawirusa. Co do zapraszania, to z pewnością będziemy o tym pamiętać, zwłaszcza, że jak widać, bezpartyjni samorządowcy się nie obrażają, mimo że czasami są pytania trudne lub potrafią się też zgodzić z było, nie było, ale pewnymi krytycznymi poglądami. No jak chociażby właśnie to, co przed chwilą pan powiedział, że ta aktywność mogłaby być większa, no a na razie jest jak jest. I też dlatego Rada Miejska cały czas polityczna jest. Kandydaci na prezydenta, na urząd prezydenta Rzeczypospolitej również są związani z partiami. No i tak na dobrą sprawę, gdyby wygrał, tak zakładamy hipotetycznie, kandydat Rafał Trzaskowski, no to mielibyśmy tutaj taką powtórkę z naszego radomskiego podwórka, bo przecież mamy prezydenta wywodzącego się z PO, a w Radzie Miejskiej większość ma PiS. No na pewno w rządzie też wyglądałoby to ciekawie. No u nas nie wygląda to za rewelacyjnie, patrząc na to, jak wygląda w cudzysłowie bardzo dużym współpraca pomiędzy prezydentem Witkowskim a Radą Miejską. Tylko nawet jakby pan sięgnął do wypowiedzi pana Jarosława Kaczyńskiego sprzed, nie wiem, 7-6 lat, kiedy on mówił o formule demokracji, to on mówił właśnie, że formuła demokracji powinna być taka, że jeden organ może kontrolować drugi. I w związku przy wyborze pana Trzaskowskiego na prezydenta była pewna forma kontroli tego, co się dzieje w Sejmie. Dlatego, że ten ostateczny podpis zawsze jest w gestii prezydenta. Natomiast jeżeli mamy układ władzy, że i Sejm, i prezydent są tej samej opcji politycznej, to jeżeli nie ma dobrej woli albo kręgosłupa u prezydenta, no to wszystko jest z automatu jak gdyby klepane, podpisywane. Bo jeżeli
prezydent, nawet jak wywodził się z danej formuły politycznej, ale byłby takim, mówię, człowiekiem z kręgosłupem, tym bardziej, że on ma wielki sztab ludzi i tam dosłownie ministrów w swoim gronie, to po prostu mógłby ewentualnie to jak gdyby analizować, ewentualnie jeżeli coś byłoby niezgodne z prawem albo niepodobające mu się, mógłby stopować. O co ja mam największe jak gdyby pretensje do obecnego prezydenta, że miał wiele możliwości zastopowania pewnych złych decyzji, bo te decyzje często nawet mieszkańcy nie wiedzą o tym, jak skutkuje to na ich obciążenia, bo jakbyśmy zaczęli rozbierać, zacząłbym pokazać mieszkańcy, dlaczego muszą płacić za niektóre inne sprawy, o których nawet nie wiedzą, dlatego że to była pewna forma ukrytych podatków, które weszły w życie. W związku z tym lepsza byłaby taka czysta formuła. Faktycznie jedna opcja rządzi, ale prezydent jest innej opcji. A najlepiej jak byłby prezydent w ogóle niezależny od jakiejkolwiek opcji, tak jak mówiłem wcześniej, coś w rodzaju takiego ojca narodu. Przynajmniej tak się powinien poczuwać. Ale ta niezależność byłaby tutaj bardzo pożądana. No, dlatego na razie jej dla nie mnie ma. Byłby to czysty taki układ. To ostatnie pytanie. Dużo mówimy o prezydentach, więc pytanie z prezydentem w tle na sam koniec. Mm-hmm. I to naszym radomskim, mm-hmm, panem Radosławem Witkowskim. No już raz absolutorium ze strony Rady Miejskiej nie było. Nie obawia się pan, że historia się powtórzy i w efekcie będziemy mieli przyspieszone wybory? No to będziemy mieli przyspieszone wybory. Znaczy to dla miasta dobra sytuacja? To znaczy tak, panie redaktorze, ale to teraz ja panu zadam pytanie. Co lepiej? Czy lepiej prezydent, który ma kręgosłup, wybrany przez mieszkańców i odpowiada przed mieszkańcami, czy prezydent, który wchodzi, kupczy stołkami, dosłownie kupczy, wchodzi w jakieś układy, za stanowiska, poparcia i tak dalej. Jakiego pan wolał lepszego prezydenta? Wybranego przez mieszkańców i odpowiadającego przed mieszkańcami, czy wybranego przez mieszkańcami, ale wchodzący w jakieś takie dziwne układy i kupczący stanowiska? Nie no, zdecydowanie wolałbym prezydenta, który po pierwsze potrafiłby na tyle zjednoczyć Radę, żeby pomimo podziałów politycznych w niej występujących jednak potrafić z nimi współpracować, ale oczywiście, że prezydent powinien mieć przede wszystkim kręgosłup, działać w godzie z własnym sumieniem. Z własnym sumieniem i dobrać sobie takich ludzi, za których weźmie odpowiedzialność. A nie taki, który mu tam koalicjant czy jakaś partia polityczna podsunie. Także o ile ja na początku, tak mówię, możemy to rozebrać. Ja jak gdyby odpowiadam, no, ale za nie swoje mamy na to słowa, niestety czasu. Ale da pan minutę czasu. Też na początku tak zastanawiałem się po wyborze prezydenta obecnego Witkowskiego. Co lepiej, no mówię, no może by poszedł w jakieś układy i tak dalej, ale zaczęły dochodzić tam pewne sygnały, jakie żądania były ze strony PiS-u. No i później tak obserwowałem, ja się nie angażowałem, naprawdę proszę mi wierzyć, nie angażowałem się w te sprawy. Jestem takim obserwatorem, biernym obserwatorem. Później zrozumiałem, dlaczego nie chciał wejść po prostu w te układy i uznał, że został wybrany przez mieszkańców i chce przed nimi odpowiadać, i uszanowałem to, że trudno, nie będę miał większości w Radzie, ale to, co przedstawiam, to ma służyć mieszkańcom i jeżeli ktoś odrzuca to, to bierze na własne sumienie, dlaczego nie popiera. I ja szanuję takich ludzi, którzy potrafią iść w tym kierunku i ja myślę, że jeżeli to zaczął, to powinien to już kontynuować. Tym bardziej, że no, to też nie będę ukrywał, bo jest to nagrane. No, ostatnio na poprzedniej sesji radny Rejczak zarzucił, że nie poprzemy, nie będziemy popierać pana decyzji, bo nie chciał się pan podzielić władzą. No, proszę państwa, no, dla mnie to kompromitacja. Jeżeli radny wypowiada takie słowa, no to, na to pewno ja nie to bardzo nie wiem, po co on poszedł do rady. No, prawda? Także trudna materia, naprawdę. Przez to upolitycznienie ten samorząd się robi trudny, no ale cóż, miejmy nadzieję zawsze, że będzie lepiej i życzmy sobie dużo zdrowia w tych obecnych czasach. I dokładnie tego sobie, panu i przede wszystkim naszym widzom życzę. Serdecznie dziękuję za wizytę w naszym dzisiejszym studiu. Dziękuję panu, dziękuję państwu. A państwu dziękuję już za uwagę. To był Kontrast Plus i do zobaczenia w kolejnym odcinku.